skończył 49 lat, jest zodiakalną rybą, żonaty, oficjalnie dwie córki, znany z polskich seriali, z teatru, ostatnio na wspólnej. I miałem tu przyjść takie panie dzisiaj, które chciałbym udusić, że Basię zostawił. Ja nie wiem, kto to jest ta Basia. Drodzy Państwo, zaproszenie na dzisiaj przyjął Tomasz Schimscheiner. Bo ja właśnie wróciłem z Los Angeles, gdzie zaczęły się nowe seriale, nowe perspektywy, nowe castingi. I właśnie jak z Jackiem, ja mogę usiąść i nie mówić. Że w czym mnie pan mógł widzieć ostatnio? Pan, no hobby, tak. Możesz mi mówić twój imię. Pustkowie Smauga. Nie, ja tam nie, żadna z głównych ról. Grałem tam jednego z takich tych, co go tam się ciągle przebierali. Ale ja się dużo nauczyłem. Praca z Jacksonem bardzo dużo mi dała. Ja właśnie, mój agent powiedział mi, że mam przeczytać od 20, tylko że muszę okulary wziąć. Od 25 do 35 strony. Co, że 35 wystarczy? No, okay. Nam dzień dobry. No więc tak, zaraz, jak to było, musisz tylko się mówię skoncentrować. Od razu mi się przypomniały. Mła, to trzeba zrobić musztuk i mła. Przepraszam. Mła. I teraz jeszcze odgonić trzeba złe duchy. O. Wierzyć się da. Co jest? Śmiało, nie mówię panu, to taka medytacja jest. Odgania się złe duchy. O, okej, no to możemy. Uwaga. Dobrze, nie bój się nic. To co to możemy? Dobra, jak to było? Żeby mi teraz to wyszło. Posłuchaj człowieku. To jeszcze nie jest koniec świata. Ta twoja Linda nie jest jedyną kobietą, która chodzi po tym świecie. Kto tak mówi? Nie? Moja kuzynka Sharon przylatuje tu do mnie w przyszłym tygodniu. Dlaczego nie mielibyśmy w trójkę wyjść się trochę zabawić, rozruszać trochę zastane dupska? Czy ona jest ładna dziewczyna? A czy ty myślisz, że ja bym okłamał mojego najlepszego przyjaciela? No, a może pan by chciał, panie reżyserze, jeszcze usłyszeć tę ostatnią stronę? Bo ja, nie? Bo ja bardzo intensywnie nad nią pracowałem z moim profesorem od metody. Czy posłuchaj człowieku, to jeszcze nie jest koniec świata. Ja wiem też, byłbym wkurzony. Ale skąd ja mogę wiedzieć, że ona jest innej orientacji seksualnej? A czy wie pan, dlaczego ten scenariusz jest więcej niż genialny? Bo on jest inteligentny, proszę pana. A pan by chciał, żebym ja to zagrał teraz nieco bardziej intensywnie? Tak. To mogę to nieco bardziej zabawić może, nie? Żeby było wspaniale? Nie, no usłyszeć coś takiego z ust takiego człowieka jak pan, to dla mnie bardzo dużo znaczy, proszę pana. Jakbym powiedział, co on mi na jednym spektaklu powiedział. Kilka swoich zdjęć z mojego ostatniego portfolio, proszę bardzo, nie wiem, może tu dla pani. Proszę uprzejmie, po jednym na stolik, proszę uprzejmie. Nożyczki jeszcze. Proszę, nie mam więcej. Nie ma więcej. No więc, proszę Państwa, tak to właśnie wygląda. To się nazywa mniej więcej casting, tak jak to przed chwilą widzieliście. Albo po warszawsku to się mówi na to audition. Pi razy drzwi tak to wygląda po prostu. Jest to okropnie uprzykrzające i żenujące dla aktora. Ale to taki fragmencik ze spektaklu pod tytułem Zwierzenia pornogwiazdy na dzisiaj, bo ja nie umiem śpiewać, żeby wam coś zaśpiewać. Na przykład tak jak Jacek Wójcicki. Więc dałem wam fragment ze spektaklu po prostu, na który was serdecznie zapraszam. Twoja droga do szkoły teatralnej, bo kończyłeś krakowską szkołę teatralną. Tak. Podstawówka, liceum, cały czas zdradzałeś takie zdolności aktorskie? Lubiłem sobie, znaczy to, ja miałem taki zawsze głos jakiś taki niższy niż inni. I pani od polskiego zawsze mi wkładała w jakieś te akademie i ku czci. To wtedy były takie właśnie, że Bronieski, no komuna to była przecież jeszcze wtedy, no więc takie były, zawsze były takie ku czci. No i ona mnie tam właśnie w to wpychała i jakoś tak mi gdzieś zostało. Aha. I do szkoły teatralnej. I potem była szkoła teatralna. Znaczy, ja w ogóle to powiem anegdotycznie, bo przeważnie takie pytanie jest od dziennikarza, proszę pana, a od kiedy pan chciał zostać aktorem? No to ja nie dziennikarzem, też to chciałem zapytać. Ja wtedy odpowiadam anegdotą, którą opowiadał Edek Lubaszenko,
mój profesor, który mówił, że kiedyś go dziennikarka właśnie zapytała, sakramentalne mu pytanie zadała, od kiedy pan chciał być aktorem? I on już żeby, i to poszło w Polskę, w gazety, i żeby mieli już święty spokój z tym pytaniem, to on powiedział, proszę pani, ja to już chciałem być aktorem, jak byłem plemnikiem. I kompletnie już nikt nigdy więcej go nie zapytał, dlaczego pan chciał być aktorem. Także, no to mniej więcej to tak jest. W szkole teatralnej 4 lata studiowałeś, czy też sobie cztery. Czy pamiętasz swoje spektakle dyplomowe? Tak, oczywiście, bardzo dobrze. Jeden zrobiliśmy, ja nie mogę, to teraz oba zrobiliśmy już ze świętej pamięci ludźmi. Jeden żeśmy dyplom zrobili z Bogdanem Husakowskim. To jest taka smutna bardzo historia, bo Bogdan Husakowski w takim zasadzie kwiecie wieku dostał wylewu i przestał w zasadzie mówić. Rzuciło mu się straszliwie na mowę, ale wrócił do zawodu. Natomiast mówił już to nie najlepiej. I to też spowodowało, że skróciło mu się życie niestety. No, ten wylew mu rozharatał tam ten organizm. I to był spektakl pod tytułem Szekspir, tylko kurczę, mam zaraz już zaprzone. Sen nocletni. A drugi spektakl robiliśmy też już ze świętej pamięci też profesorem Jerzym Golińskim, taką legendą krakowskiej szkoły Wydziału Reżyserii. I dyrektorem przez jakiś czas Teatru Słowackiego. I Jerzy Goliński zrobił z nami taki tekst Wacława Havla Largo de Solato. Czy pamiętasz swój debiut już jako zawodowego aktora? Oczywiście. To były Śluby Panieńskie. Aniele grałeś? Nie, Aniele, chociaż nie miałem włosy długie wtedy, nie miałem warunków tutaj żadnych. A to ja bym mógł. Ty byś mógł zagrać tego, nie, Radosta byś mógł grać. Radosz ma warunki. Nie, fajnie, dobrze jest. Jeszcze troszeczkę poćwiczysz, będziesz sobie. Myśmy, to było Śluby Panieńskie, grałem Gucia w Ślubach Panieńskich. Nie, dostałem fatalne recenzje do tego spektaklu. Reżyserował to Kaziu Witkiewicz. Nie wiem, czy kojarzycie takiego aktora? Kazek Witkiewicz był w Bagateli przez jakiś czas. Był, on był w starym też. Kojarzymy, nie? Właśnie on grał, to są w latach 70. słynny film, nie pamiętam tytułu teraz, ale on grał Sikorskiego. Taki z wąsikiem, bardzo przystojny pan. Podobny do jednego z aktorów angielskich. Dobrze. A strasznie nas stresował. Jezus, jak on nas stresował. Dzisiaj już tak się nie reżyseruje. Ale no i tam dostałem fatalne recenzje za ten spektakl, to nie był udany debiut. To nic się nie zmieniło? Natomiast z recenzjami? Dostaję coraz gorsze. Czyli się zmienia. To teraz przejdźmy już, później jeszcze będę o takie rzeczy pytał. Jakieś zabawne zdarzenie na scenie? Coś ci się tam przytrafiło? Tak, żeby oni się zaśmiali, bo popatrz jak się... Co, ja to mam tak, że... Mnie to się z reguły nie zdarzają jakieś zabawne specjalnie wydarzenia. Ja wiem, to... Anegdoty typu jak tam, nie wiem, mają te jak opowiada Mich Nikoski, czy tam tego typu aktorzy, no to im się zdarzało tyle, że aż czasami się zastanawiam, jak to jest, dlaczego mnie się takie rzeczy zdarzają. To im to wymyśla. Pamiętam jedno zdarzenie takie, pamiętam dość, no, nawet z nie tak dawnego czasu, może to było ze 4 lata, z 5 lat temu. Gramy taki spektakl w Krakowie, prywatna klinika. Była. Była pani? Nie wiem, czy pani mnie widziała, czy nie, bo tam się... Tak, pan widział. Bo tam się dubluje moja, akurat ja się dubluję z kolegą, z Jackiem Wojciechowskim. I tam jest on, ja gram tam takiego weterynarza, który ma kłopoty, ewidentne kłopoty z alkoholem. I po prostu nie przez cały ten pobyt jego na scenie, to on nie wychodzi z takiego transu alkoholowego. Natomiast ma jedną scenę z kobietą, którą w tym pomieszczeniu spotyka w salonie. Pierwszy raz ją widzi, a może już ją widział wcześniej, ale nie pamięta. Siadam na kozetce. I wtedy z kozetki wylatuje, to była jesień, i spod kozetki wyleciał motyl, który se znalazł miejsce na zimowanie, no. I wyleciał ten motyl, no i zaczynał, i ludzie się śmieją nagle, tam nie ma żadnej zabawnej sceny, więc ja zamyślałem, o co chodzi. I nagle domyśliłem się, o co chodzi, bo kątem oka tego motyla wyłapałem, a my sobie myślałem, a oni pewnie z tego się śmieją. No i teraz tak, ten motyl lata. Koleżanka moja była tak przestresowana, która to grała tę rolę obok mnie, partnerowała w tym momencie, była tak zestresowana, że nie widziała tego motyla, znaczy udawała, że go nie widzi. Natomiast ja pierwsze, no to lecę za tym motylem. I jak zobaczyłem, że ona go nie widzi, to sobie pomyślałem, no to idziemy w to. I myślałem, zacząłem grać
że tylko ja widzę tego motyla, że to jest delirium. Ludzie umierali wtedy na widowni. To była nieprawdopodobnie, zrobiła się inny wymiar sceny się zrobił. Mamy taki fajny spektakl z Beatką, żeśmy zrobili Dziecko dla odważnych. No to miałem cię pytać za chwilę. Aha, no dobrze. No ale już mów, bo właśnie o ten spektakl miałem ci, że To jest taki spektakl Dziecko dla odważnych, to się nazywa, i to jest, nie wiem czy znacie Talkę. Tak. Leszek Talko to jest taki felietonista, on jeszcze kiedyś pracował w Wyborczej, teraz już od wielu lat pracuje na wolnym rynku. I on napisał z żoną razem, jak im się urodziło dziecko, Pitu, go nazwali, to znaczy przezwali go potocznie Pitu. A wtedy już się Pity składało? To był Pitu. Pieszczotliwie nigdy myśmy zawsze składało się Pita. I oni napisali książkę pod tytułem z felietonów takich zrobili odcinkowych, które się w gazecie ukazały, wydali książkę, nazywa się to Dziecko dla początkujących. Oni byli wtedy początkującym małżeństwem, pierwsze dziecko. On podchodzi do sprawy rodzicielstwa w taki sposób, że na przykład mówi tak, tych poradników o dzieciach w księgarniach jest taki multum, że aby człowiek chciał czytać i wychowywać dziecko zgodnie z tymi poradnikami, no by nie miał czasu na dziecko. No nigdy, bo to się nie da. A jeszcze do tego wszystkiego by jakby to zgodnie z taką literą ich pracować, to dziecko by zwariowało. Więc on zrobił taki dystans do tego, no między innymi na przykład. Jego syn, mając 4 lata, na nowym samochodzie w garażu napisał mu gwoździem: kocham cię, tato. No i teraz on wylazł do tego samochodu, nowe auto. I tak patrzy i opowiada to swojemu koledze redakcyjnemu i mówi: no i stary, zobaczyłem coś takiego rano. A ten jego kolega z redakcji pyta się: Jezu, no i co zrobiłeś? No przecież ja bym rozszarpał chyba na strzępy. A on mówi: odpisałem, a ja ciebie, i napisałem z tego felieton i zarobiłem na lakier. Więc super podejście ma facet do życia, nie? To jest jakby... Ale to trzeba mieć przestawione coś w głowie, żeby tak postąpić, nie? Żeby nie szukać konfliktu, tylko żeby szukać rozwiązania pozytywnego, nie? I on napisał ten dla początkujących to dziecko, potem mi się urodziło drugie dziecko, napisali Dziecko dla zaawansowanych, a na koniec, już dla takich starszych małżeństw, oni nie poszli w to trzecie, napisali Dziecko dla odważnych. I myśmy zrobili z tego adaptację i zrobiliśmy z tego... Z żoną Beatą, a Justyna Kowalska nam zrobiła adaptację i zrobiliśmy z tego spektakl. I tam jest taka fajna, przypomniał się, jak mówiłeś o tym aktorstwie, tam jest taki fajny monolog tego ojca, który mówi, że dzieci trzeba wychowywać konsekwentnie. Że jeżeli konsekwentnie będziemy zabraniać dziecku czegoś, czego robić nie może, to w końcu się nauczy i nie będzie tego robił. Że konsekwencja to podstawa prawidłowego wychowania. Konsekwencja rodzica spada wraz z upływem czasu. O godzinie 14 uważam, że dziecko żywi się wyłącznie jogurcikami, mięskiem. Trzymam się tego jak niepodległości. O godzinie 14 daję mu ciastko, ale żeby się zamknął chociaż na chwilę. O godzinie 17 następuje kryzys. I gotów jestem pertraktować i sprzedać oglądanie jakiejś kretyńskiej bajki o myszach mutantach w zamian za kwadrans spokoju. O 18 sam mu niosę ciastko, ale mówię, żeby potem umył zęby. O 20 mówię mu, że zęby może umyć jutro. O 21 po godzinie ryków niosę mu Coca-Colę, dam zmywarkę, odwożę DVD, przyniosę piwo, dorzucę paczkę fajek, byleby tylko poszedł spać. To taki fragment jest. A to jest taka pewna reklama, bo we wrześniu ja chcę Tomka i z Beatą ściągnąć tu na ten spektakl. I do Zatora też. To jest fajne, bo to jest na dwie osoby. Myśmy się to. U nas się to wzięło to z idei takiej, że jak nam się Adela urodziła dość niedawno, no bo 7, prawie 8 lat temu, czyli już byliśmy w podeszłym wieku, jak na rodziców. Ty byłeś, żona nie. Żona, tak. Żona jest bez czasu. No więc. Jak się Adelka urodziła, to 2 lata później chcieliśmy. Dzień dobry panu. Ładne wąsy, fajne. W ogóle pan przystojny jakiś taki. W Wadowicach ładni ludzie są. No i tak. To chcieliśmy zrobić jakąś bajkę. Jak tam 2 latka, jak już zaczynała rozumieć mniej więcej, co się dzieje, to chcieliśmy jej zrobić bajkę.
No ale nie mogliśmy znaleźć żadnego tekstu. No i pojawił się ten Talko, bo Ata przyniosła do domu tego, to dziecko dla zaawansowanych, odważnych i dla początkujących. No jak to żeśmy przeczytali, to od razu postanowiliśmy to zaadoptować. To jest na dwójkę ludzi, w skromnej scenografii, ale dzieje się bardzo dużo, bo my przejmujemy rolę. Raz ja jestem sam ojcem, Beata jest dzieckiem. Raz ja jestem dzieckiem, Beata jest mamą. O jest. Twój monogram, piękny monogram, bardzo mi się podobał, chciałem go kilka razy, wyznania pornogwiazdy. Zwierzenia. Zwierzenie. I tam obok cały czas chodzi kobieta. Na goło. No, ktoś zapamiętał z tego spektaklu. Nie, tak? Ciebie jak już mnie zaczepiał. Ale czy ci, jak były próby, jak pierwsze spektakle, nie uciekało ci tam oko? Nie, bo ja tę dziewczynę już znałem. Aha. Już się opatrzyło. Ale połowę widowni męskiej, jak byłem, popatrzyło mi nie na niego, tylko na tą dziewczynę. No dlaczego to ma? Jeszcze wrócimy do... No bo tak się uśmiechasz, to chyba było. Tak, tak, bo tam jest taka scena, jak właśnie się wszyscy gapią na tę dziewczynę, bo to jest monodram prowokacyjny strasznie, bardzo takim dosyć wulgarnym językiem on jest opowiadany, ale to jest wszystko wzięte jakby na poczet, użyte to jest do sprawy. Bogosian jest takim twórcą bardzo alternatywnym, bardzo wywodzącym się z takiego nurtu anarchistycznego. On jest w ogóle przeciwko jakiemukolwiek systemowi. I on on przez prowokację zmusza do myślenia. Więc jakby działa tak antyteatralnie. Wszystko, co robi, neguje po to, żeby walnąć człowiekowi w głowę i powiedzieć, że jednak, żeby go wyprowadzić w pole troszeczkę. To jest taki spektakl kompromitujący troszeczkę dzisiejszą, całkowicie nie troszeczkę, taką naszą, taką naszą puste, takie puste myślenie o tym, na puste, takie nasze, kompromitujące naszą stronę plotkarza. Czyli tych wszystkich pism takich kolorowych czasopism, a co się zdarzyło u tej gwiazdy, a co u tamtej i tak dalej, no lubimy to, nie ma co ukrywać. Natomiast on to kompromituje, że za dużo czasu spędzamy na pierdołach, a powinniśmy się zająć ważniejszymi sprawami, bardziej istotnymi. Mało tego, bardziej żyjemy cudzym życiem niż swoim. I on do tego nas nakłania. I tam rzeczywiście jest taka scena, kiedy ta dziewczyna, bo ona tam, on ją prowokacyjnie umieszcza u Bogosiana, bo on to grał na Broadwayu, u Bogosiana w tym spektaklu, w tych zwierzeniach pornogwiazdy, gra to gwiazda filmów porno. Ta dziewczyna, która chodzi na goło, też prowokacyjnie ją używa. On używa w ogóle tego zwierzenia pornogwiazdy, się to nazywa, bo używa tego show biznesu porno dlatego, że to jest najbardziej upokarzający rodzaj sprzedaży siebie. I tam jest taka właśnie scena, kiedy bohater, jak się dziewczyna oliwi to gołe ciało swoje, to pewnie zapamiętał bardzo dobrze. Nie, ja mam ciebie. Oliwi ciało sobie całe takie gołe oliwką, zaczyna się to śnić, błyszczeć, no to nie ma siły. Cała widownia wtedy gapi się na nią. No i ten bohater mówi, zaraz, przepraszam, stop, przerywamy spektakl. Stop. I mówi, co, przepraszam, przyszliście tutaj dla mnie czy dla niej? No bo jeżeli na mnie, to przestańcie się na nią gapić. Tak jak tamten pan w kącie sali. Proszę pana, jeżeli pan chce uchodzić za bywalca i intelektualistę, to niech się pan przestanie ślinić. Niech pan przynajmniej udaje, że pan coś rozumie z tego, co ja tu mam do powiedzenia. Że jakoś tam pracuje ta jedna szara komórka, że co? Że co, że ona jest goła? I teraz, a pan też jest goły. Widział pan ostatnio stan swojego konta w banku? A nie, chwileczkę, nie śmiejcie się. Zróbmy eksperyment. Kto jest bez długu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I wychodzi ze sceny. To jest taki, no to tyle z tego. No dobrze, no jakby się zdarzyło, że dochodzi do tego momentu, macie to wyreżyserowane, a wszyscy dalej na ciebie patrzą. To co z dalszym tekstem? No bo nie patrzą. Nie ma takiej siły, no co ty zwariowałeś, Marek? Nie ma takiej siły. Nie ma takiej siły, jak jest nagie ciało, i to stary, ja to zauważyłem, że gram ten spektakl. No nie wiem, ja jakbym się rozebrał, to 12. Aby się zdziwić. Może na przekór, o. Nie na przekór. Ja, no, żeby zobaczyć, gdzie co on tam ma. No przecież człowieka natura jest taka, rany boskie. Nawet jak jesteś na nie, obojętne, ty masz przepiękne ciało, to nie chodzi o to.
Ale zobacz, a gdzie on ma TVD? No przecież to jest ciekawość ludzka jest taka. No, to właśnie na tym polega to, że Bogosian uruchamia te nasze takie pierwotne, najprostsze pierwotne instynkty. 12 lat to gramy. Nie ma takiej siły, jak jest dziewczyna, że oliwi ciało oliwką gołe, jeszcze w takim peniuarze zwiewnym. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś się nie popatrzył. A ostatnio zauważyłem, że dziewczyny patrzą się częściej. Michał Anioł wyrzeźbił rzeźbę Pieta i ten spektakl myśmy zatytułowali Pieta, ponieważ to powstało na podstawie takiego projektu Cztery widoki na Golgotę. To był konkurs Walhemii. 8 lat temu gdzieś to było ten konkurs mniej więcej. I czterech autorów z czterech różnych krajów miało napisać tekst parateatralny, jak co są, znaczy ze swojego punktu widzenia, z kultury, z jakiej pochodzi, jak w okresie Adwentu, to było przed mniej więcej świętami, były premiery tych spektakli, jak widzi no, ten moment śmierci i zmartwychwstania. Jaki jest jego film na ten temat, jakie ma na ten temat zdanie. Przez tekst, przez dramat. No i Zeniu Pfeiffer napisał monolog Matki Boskiej, taki na 20 minut gadania mniej więcej, gdzie ona czeka na wydanie ciała Jezusa w takim, no można powiedzieć, że to jest ten wieczernik, gdzie była ostatnia wieczerza. Tak można powiedzieć. I ona tam ma tak, przepiękny tekst to jest, ja go nie mam ze sobą tutaj, ona tam ma taki monolog, to jest taka jej, w skrócie, droga krzyżowa. To znaczy ona tam wątpi, tak jak Pan Jezus zwątpił na krzyżu, ma ten moment, Ojcze, czemuś mnie opuścił, i tak ona wątpi, tak to jest jej, tylko taka, nikt o tym nie wie, nie? Bo możemy tylko to interpretować, bo nie wiemy, nie znamy jej momentu zwątpienia. Ona zawsze była przez literaturę i przez Kościół idealizowana, nasza Matka Boska, no, w ogóle, Maria, nie? I tam jest taki moment, kiedy ona wątpi i ma słuszne podstawy, przepiękne to jest, bo ona mówi na przykład coś takiego, że nie może zapomnieć rzezi niewiniątek, jak Herod wydał rozkaz pomordowania tych wszystkich dzieci. I ona uciekała wtedy z małym Jezuskiem i zamykała mu usta, żeby nie krzyczał, ale wszystkie te dzieci, które były mordowane naokoło, to ona ma jakby na sobie, nie? Że z powodu tego jej Jezuska pomordowali tyle tych dzieciaków. I jakby tutaj w tym momencie wątpi w Pana Boga, że dlaczego jej zrobił ten ciężar taki, dał na plecy. Piękny tekst. Ona tę scenę ma z Janem, ze świętym Janem. Potem dopisaliśmy do tego monolog Greka, takiego wyzwoleńca, bo ten, żal było tego 20-minutowego monologu, który jest przepiękny. I potem dopisaliśmy do tego, poprosiliśmy Zenka, on do tego dopisał jeszcze monolog Greka Wyzwoleńca, który był świadkiem Drogi Krzyżowej. A potem jeszcze dopisał trzecią część, rozmowę Poncjusza Piłata z Prokulą. Wszystko to się dzieje w podobnym czasie. No i to gramy razem z żoną też. Tak, mniej więcej w okresie adwentowym właśnie. Grałeś w wielu serialach, Szpilki na Giewoncie, Plebania, pamiętacie go w Plebanii? Andruszczak. Nie. Andruszczak, narzeczony, czyj to był? Halinki. Aha, tak, ten, no, z Plebanii. Tak. Ale na pewno większość cię nie kojarzy na Wspólnej. Jeszcze grałem w Szpilkach na Giewoncie, jeszcze grałem na Dobre i na Złe grałem. Na Dobre i na Złe grałem dwa razy. Teraz będę grał w Mateuszu trzeci raz, w Ojcu Mateuszu. I za każdym razem gram ojca jakiegoś chłopaka, który ma problem. I za każdym razem jest to inny chłopak. To wróćmy do... Teraz będę grał w jakimś nowym serialu. Teraz jest w czerwcu, mam jakieś zdjęcia, 9-odcinkowy jakiś serial. To robi Kwiatkowski, Axon Studio. Potem we Wspólnej teraz będę miał ze 3 dni zdjęciowe. Pomijałem mieć ostatnie pytanie, jakie ma plany i mnie wyprzedził. Plany na przyszłość, nie mam tak zapisane. To nie są moje plany na przyszłość. To który z tych seriali wspominasz? Czy wszystkie jednakowo, bo to traktujesz jako taka... Nie, co ty. Najbardziej wspominam i najbardziej mi wszedł w krew ten na Wspólnej, no bo to przecież ja w tym grałem, zanim się rozstałem z serialem. I z Basią. Grałem w nim 10 lat. 10 lat to jest kupa czasu.
I to jest taki, taki czas, że to jest tak, że ja mam tak w życiu, że jak mnie coś, nie że nudzi, ale jak widzę, że już mnie nie uczy i nie rozwija, to zmieniam miejsce po prostu. To zaczynam się szukać czegoś innego, no bo nie umiem usiedzieć na tyłku spokojnie. A nie zgadzam się z tym, żeby iść, a pani umie siedzieć na tyłku spokojnie? Goni pani z tym aparatem z powrotem w lewo. No tak samo, nie? Ja, no nie zgadzam się z emeryturą jeszcze, kompletnie. No, nie, jak, wydaje mi się, że jak ktoś się już zasiedzi, to potem jest ciężko oderwać ten tyłek od tego krzesła. I no nie? 10 lat to jest strasznie dużo. I zobaczyłem, że już ten serial nie daje, że tak powiem, rozwoju jakiegoś tam więcej. Co bym sobie miał przy tym serialu pograć, to bym sobie pograł. Co bym sobie pospotykał, fajnych reżyserów, to bym sobie pospotykał. Zarobić sobie zarobiłem swoje. Trzeba zmieniać, trzeba się ruszać. No i decyzja nastąpiła, że najpierw żeśmy się dogadali z producentką, mówię, jak już tak zdesperowany byłem, mówię, nie, to zabijmy tego Andrzeja. Niech jedzie gdzieś do córki samolotem, samolot niech wypuchnie czy coś. Albo najlepiej na pudłach kartonowych. Ale poczekaj, widzisz, teraz ty mi wyprzedzi. Ale to super. No i ten, i ona mówi, poczekaj Tomeczku, nie tak radykalnie, poczekaj, spokojnie. Nie palmy se mostów. Ja mówię, no to dobre, no to może jakiś, nie wiem, zawał albo coś, no nie. Niech chłop zejdzie, no. Ona mówi, poczekaj, chwileńkę, jeszcze nie. I ona mówi, zdajmy sobie tydzień na podjęcie decyzji. No i rozstaliśmy się. Za dwa dni słyszę, że Kożuchowska ginie w kartonach. Za cztery dni słyszę, że Rysiu jakoś idiotycznie umiera w tlanie. W jakichś kroplówkach tam gdzieś coś mu się po nie wiem co, czy tam czy. Jak to? Złodziej go pchnął. Złodziej go pchnął jakieś te. No. Tak. No i ja natychmiast do tej mojej producentki dzwonię, mówię, ty Graszka, nie, żadnej śmierci. Nie. Niechże se ten Andrzej wyjedzie gdzieś, nie, może ty, a może by spotkał młodą dziewczynę jakąś. Ja nie miałem żadnego romansu w życiu w okresie kryzysu wieku średniego, więc może go zróbmy serialowo. I co to? Ona sprowadziła wtedy taką fajną dziewczynę z Łodzi, z Wrocławia. I pograliśmy sobie to z rok, mniej więcej to trwało, ten cały ambaras. No i rozstaliśmy się. Andrzej wyjechał do Poznania, mieszka teraz w Poznaniu i co jakiś czas przyjeżdża z Poznania do syna, żeby mu powiedzieć, jestem synku z tobą. No. Dzisiaj dwie panie miały tu przyjść, które nie dały rady, nie wiem jak tam przyjść, to my go udusimy, że tą wasię zostawię. Także cieszę się, że nie przyszło. Jezus, jak ja bym się chciał dać udusić. Ja eliminowałem te wszystkie kobiety, co ci chciałeś udusić, dlatego tak jest parę miejsc wolnych jeszcze. Sława i chwała, bo też w takim serialu grałeś. Grałeś z naszą Wadowiczanką. Pamiętasz ten serial? Pamiętam, oczywiście. Marta Bizę grała w serialu. To robił Kazio Kuc. Tak, czy nie? Tak. Marta Bizę tam grała, tak. Ale ja tam miałem malutką rolkę. Bardzo. Nie pamiętam, tylko wyczytałem Wikipedii. No. Tam ze dwa odcinki jakaś malutka rolka taka, wiesz, no. Jeden z tych, co go tam ciągle przepychali. A z filmów fabularnych, bo też przecież w wielu grałeś, Pułkownik Kwiatkowski, Legenda Tak. Fabuła, bo to jest też takie ciekawe, nie? Fabuła odeszła zupełnie od momentu, kiedy zacząłem pracować w serialu. I też to jest jeden z powodów, dla których się rozstałem z serialem. Serial robi coś takiego, że wchodzi w krew i ludzie pamiętają człowieka z serialu bardzo długo. I no, tych takich przykładów fajnych aktorów, którzy są kojarzeni przez serial, no to mamy mnóstwo. I też chciałem się gdzieś od tego oderwać, od tej szufladki jakiejś takiej. I też aktorom, którzy grają w serialach, trudniej jest wejść do fabuły. A fabuła jest takim rodzajem, nie że lepszym, ale innego rodzaju twórczością. W związku z tym pomyślałem sobie, że jeszcze bym chciał popróbować fabuły. I też z tego powodu gdzieś odciąłem tę wspólną w jakiś sposób. I trafiło mi się teraz. Mamy piękny, zrobiliśmy fajny film z takim chłopakiem, że... momenty co? Fajny film wczoraj gdzie. No miały być momenty, ale je wyciął. No bo tak. Chłopak, bardzo zdolny chłopak, pirońsko zdolny chłopak, który pracuje w taki sposób, jak ja jeszcze nigdy w kinie nie pracowałem. Bardzo improwizowany, pracuje z naturszczykami. Zrobił film Fale na podstawie historii dwóch dziewczyn, które mają po 16 czy 17 lat, odzyskał też tego dokument.
i chcą zostać, wyrwać się mocno z takich bardzo niskich warstw społecznych. No, ojciec alkoholik, matka na emeryturze, w drugiej rodzinie facet, który był w jakimś więzieniu, ojciec sam, samotnie wychowujący córkę, był w jakimś więzieniu, teraz się próbuje wyrwać. No, dwie dziewczyny, które chcą zostać fryzjerkami. Jedna z nich jest bardzo zdolna, wygrała jakiś konkurs na układanie fal. I te dwie dziewczyny, o których jest dokument, bo to są prawdziwe dziewczyny, rzeczywiście ich historia jest prawdziwa, zostały wzięte do filmu fabularnego. One grają faktycznie te główne bohaterki i grają, a reszta to są aktorzy. No i ten film będzie odpukuje, bo był w selekcji w Cannes. Nie dostał się do Cannes, ale dostał się do innego bardzo prestiżowego festiwalu ogólnoświatowego, do konkursu głównego. Nie będę mówił teraz jaki, żeby nie zapeszać. Oficjalne informacje będą podawane w prasie, podejrzewam, jak najprędzej. A ten chłopak w ogóle jest, no, to jest jego debiut fabularny, bo do tej pory robił dokumentalne filmy. Zdobył za taki film gwizdek, jako jeden z nielicznych, albo w ogóle jedyny Polak, nagrodę Grand Prix w Sundance, taki najbardziej znany festiwal filmów dokumentalnych na świecie. I to jest, gwizdek jest o naszej czwartej lidze piłkarskiej. Czwarta czy piąta liga, no takie rejonówki. Pijani widzowie, pijani sędziowie i pijani zawodnicy. Niesamowita, strasznie śmieszna, dojmująca, piękna historia. To ten gwizdek zdobył tę nagrodę. Zrobił też taki dokument Marysina Polana o góralu. Góralach, którzy są na hali, wypasają owce i mają rozmowy filozoficzne przy tym wypasaniu. Najczęściej filozoficzne, najprostsze. A kochasz jeszcze kobietę? Żonę swoją? No kocham. Ale za co? No bo dobrze gotuje. I rozwijają. Jest jeden taki gość, co to męczy tych górali czterech i pyta ich ciągle, a jakby się zdradziła żona, to co by zrobił? Piękna historia, bardzo prosto opowiadana. I z tego będziemy robili fabułę z Grzesiem, fabularny film na 2017 roku. Robili w sensie będziemy go robić. Robić mówię w sensie, bo trochę wspólnie. Grzesiek to będzie reżyserował, ja tam będę grał. A trochę wspólnie, bo razem pracujemy trochę teraz nad scenariuszem. Za chwilę jedziemy w góry do tych górali pogadać z nimi. Za chwilę ja jadę w góry na baczówkę na miesiąc, żeby się uczyć wypasać owce, robić serię osypki. No ale masz prawo przecież w historii filozofii po góralsku. Ale to jest zupełnie inny język. Ja grałem w dwóch takich dużych produkcjach, brałem udział filmowych góralskich, gdzie się uczyłem gwary góralskiej. Nam Krakuszom nie jest tak daleko do tej gwary góralskiej, natomiast to było na podstawie na Skalnym Podhalu, czyli to ta legenda teatr. A potem żeśmy robili chyba z 20 odcinków, z 18 odcinków filozofii po góralsku, gdzieś tam jestem drugim reżyserem i zagrałem w jednym, byłem bohaterem jednego odcinka. Jasiek Odwalczaków. Inaczej on był chyba Thales? Bo to na podstawie historii filozofii po góralsku Tischnera. No i więc to jest taki góralski taki no skrupówek, najprościej mówiąc, czyli taki, no taki jak też ci górale normalni po domowemu też tam mówią, no gwara, autentyczna ich gwara, ale taka gwara, co to jeszcze jesteś w stanie zrozumieć. Natomiast ci, jak se puścicie tę Marysinę Polanę i zobaczycie, jak ci górale mówią, ci co siedzą sami przez 4 miesiące czy 6 miesięcy na hali z tymi owcami. Z owcami nie czeka, że... Widzisz, właśnie trzeba do kogoś gębę otworzyć. Bo zwariujesz. No to oni gadają zupełnie jeszcze inaczej. To tam są w tym filmie po napisy. Bo nie jesteś... Oni gadają jakoś tak... Ale się rozumieją doskonale. No więc żeby to... Ale się widy... No i ten idzie i to robi tam coś. No to dobrze. I nie ma jak to się do tego dobić kompletnie. Trzeba napisać, no więc żeby to było prawdziwe, no to ja się muszę nauczyć tak gadać po góralsku, jak oni. Więc muszę z nimi posiedzieć przynajmniej z miesiąc, no jak napidę dwa, żeby to było prawdziwe, bo to musi być prawdziwe jak pierdol. Ale twój partner filmowy, co byś nie powiedział, to ma zrobić to, co ma w scenopisie, to po co się uczyć? No właśnie tu jest różnica, że tak jak robi film Grzesiek, Zaliczny, to scenariusz jest tylko konstrukcją.
To jest tak jak muzyka współczesna, czyli masz partyturę, która jest, się ogranicza, bo to jest, bo się musimy tu spotkać, bo jest pięciolinia, ale reszta... Improwizacja. Improwizacja, jak fix.